Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj kolejne spotkanie z Panem Jezusem i to spotkanie to jest spotkanie wdowy z Nain i jej jedynego syna. I to jest opisane zdarzenie w Łukasza, 7 rozdział, od 11 do 17 wersetu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. Widzimy tutaj Pana Jezusa, który jest spotykany przez ludzi, którzy są na krawędzi życia i śmierci. Mamy przed sobą smutną historię. Umiera jedyny syn pewnej wdowy. Czym była ta strata dla tej matki, mogą zrozumieć jedynie ci, którzy przeżyli coś podobnego. Kondukt pogrzebowy, który wychodził z miasta, jest wyrazem największej ludzkiej bezsilności. Widzimy łzy matki i współczucie towarzyszących jej ludzi. Nikt jednak nie spodziewał się cudu Bożego. W pewnym momencie kondukt żałobny spotyka się z tłumem ludzi towarzyszących Panu Jezusowi. Żałoba i śmierć stają naprzeciw nadziei i życia. Jakże wyjątkowe było to spotkanie. Książę życia, Pan Jezus Chrystus, spotyka się ze śmiercią, którą później przez swoją własną śmierć na krzyżu miał ostatecznie zwyciężyć. Jego śmierć jest zapewnieniem, że wszyscy wierzący ludzie zostaną uwolnieni od strachu przed śmiercią. Zmartwychwzbudzenie tego młodego mężczyzny, czyli syna wdowy z Nain, utwierdza nas w przekonaniu, że wszyscy, którzy spotkali zwycięzcę z Golgoty, przejdą z śmierci do życia. W czynach Pana Jezusa Chrystusa zawsze możemy odkryć różne strony Jego niepojętej osoby. On nic nie czynił przy okazji. Jego serce, Jego usta, Jego dłonie oraz Jego boska moc wspierają się nawzajem. Po pierwsze, mamy tutaj widok śmierci i jej gorzkie skutki, które poruszały Pana Jezusa Chrystusa do głębi. Jego serce było pełne żalu. Na jego ustach były słowa pociechy dla matki, pogrążonej w żałobie. Zwrócił się do niej słowami, nie płacz. Pan Jezus Chrystus dotknął się noszy. Jego dłonie zatrzymały tych, którzy te nosze nieśli, a tym samym cały kondukt żałobny, w którym zgasła już ostatnia iskierka nadziei. Następnie przemówił słowem swojej boskiej mocy. Jak widzimy, powiedział tutaj, wstań. Śmierć musi oddać swoją zdobycz. W tym momencie zmarły podnosi się i zaczyna mówić. Jakże cudowny jest fakt, że wszechmogący Bóg objawia swoją moc, gdy zachodzi konieczność, aby ratować ludzi z ich biedy. Nie ma jednak nic cudowniejszego, kiedy w tej biedzie daje dowód swojej obecności. Jest to duża pociecha. Cóż za pociecha? Więc widzimy wyraźnie, że nawet taki przypadek beznadziejny, gdy spotka się z Panem Jezusem, to wszystko się zmienia. Musisz spotkać się z Panem Jezusem, jeśli jeszcze tego nie przeżyłeś, to spotkaj się z Panem Jezusem. Jeśli się nie spotkasz z Panem Jezusem tutaj na ziemi, jako z Twoim Zbawicielem od grzechów Twoich, to niestety po śmierci będzie już za późno i spotkasz go jako potępiającego cię sędziego. Ratuj się
spośród tego złego i przewrotnego rodu jeszcze dzisiaj. Niech Bóg Ci błogosławi.